Hej, a raczej hola, witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej serii Let's Play na moim kanale. Słuchajcie, dziś spotykamy się w grze Guacamelee, albo Guacamele, bo nigdy nie wiem, czy tytuł gry pochodzi z języka angielskiego, czy też z hiszpańskiego. O czym jest gra? Gra jest o luchadorze. Luchador to jest taki wrestler, który je dużo fasoli i pije dużo tequili. Jest to gra platformowo-zręcznościowa, myślę, można tak powiedzieć, w której bohater zdobywa nowe umiejętności, które otwierają mu nowe drogi do nowych miejsc i dużo się bije i dużo skacze. I tak to mniej więcej wygląda. Jest to, słuchajcie, gra, którą ukończyłem już łącznie chyba 2 albo 3 razy i niesamowicie mi się podobała. Jest to gra, którą bardzo, bardzo chciałem wam pokazać. Ja kiedyś robiłem z niej pokazówkę i obiecywałem od tamtej pory, że kiedyś pojawi się seria. W tym momencie autentycznie czuję, że przydałaby mi się rozluźniająca seria taka jak ta i dlatego się jej podejmuję. Dobrze, słuchajcie, fabuła. Juan, to jest nasze imię. Ktoś nas woła i puka do naszych drzwi. Czy jesteś w domu, Juan? Juan, wstawaj, Juan. Juan, bardzo wdzięczne imię. Jak widzicie, wszystko jest utrzymane w takim typowo meksykańskim klimacie, tak? Tam popularni są luchadorzy właśnie, to są ci wrestlerzy z takimi maskami naciąganymi na twarz i jak widać, nasz bohater Juan jest nimi zafascynowany, też ma sztangę, tutaj na pewno pompuje cały dzień. To, co tutaj jest, te takie obwiązane arbuzy prawie, że... Kurczę, ja nie wiem, jak to się nazywa, ale się z tego tequilę robię. Ja kiedyś oglądałem program o tym, jak się produkuje tequilę i właśnie robiło się z czegoś takiego. Nieważne. Któż tam wali do naszych drzwi? Jakiś lokalny mnich, chciałem mąk powiedzieć. The Dia de los Muertos Festival, powiadasz. Brzmi interesująco. Okej, czyli potrzebuje osiłka, który pomoże mu w kościele, jak tylko umyje moje zęby. W sensie ja umyję moje zęby. Nie, tak naprawdę to... Tylko żartował. Nie musimy myć naszych zębów, bez tego również możemy mu pomóc. Słuchajcie. Gra ma bardzo, moim zdaniem, przyjemny styl graficzny. Bardzo prosty, ale bardzo przyjemny. Ma niesamowicie przyjemne kontrolsy. Tak wyglądają bramki, przez które w pewne sposoby można się... przez które można się później w grze przedostać, ale tak jak mówiłem, musimy rozwinąć naszą postać, musi zdobyć konkretne umiejętności, żeby się przez takie bramki przedzierać. To wszystko przyjdzie nam z czasem. Zresztą sami widzicie, jak wygląda nasz bohater w tym momencie, nie musicie się do niego w takim stroju przyzwyczajać, nie zawsze będzie patałachem. Możemy sobie pogadać z ludźmi w wiosce, są zwykle uprzejmi. Juan, tak, fiesta, tequila, typowe dla Meksykańców. O, przykro mi, Juan, chciałbym cię zaprosić, ale to tylko dla luchadorów. A Juan nie jest luchadorem. Dobrze, słuchajcie, udajmy się prosto... O, śliczny pomnik luchadora. Udajmy się prosto do kościoła, bo na razie nie mam tutaj nic specjalnego do roboty. Ja nie będę starał się marnować czasu, chcę... Nie chcę się specjalnie rozwodzić nad tą serią, nie będę specjalnie opóźniał pewnych wydarzeń, będę po prostu dążył prosto do celu, tak żebyśmy w miarę szybko ją zdążyli skonsumować. Dobrze, posłuchajmy, co ma do powiedzenia mnich. Tak, dzięki, Juan, że przybyłeś z pomocą. Chcę zwolnić troszkę miejsca, bo spodziewają się masę ludzi, którzy przybędą na festiwal. El Presidente's daughter! Córka El Presidente ma się pojawić. Powróciła z El Universidad de Santa Lucita. Jaki oni mają piękny język, chciałem się kiedyś hiszpańskiego nauczyć, autentycznie. Okej, i chcę prosić nas o pomoc. To jest oczywiście cały czas, to będzie na początku sam samouczek. Mamy rozwalić beczki, żeby zwolnić dla niego miejsce. Z beczek wypadają czerwone orby. Czerwone orby w tej grze oznaczają punkty zdrowia, które właśnie w ten sposób możemy regenerować. Tak, co za siła, bla 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 bla. El Presidente's daughter always said she saw the potential as well. El Ambassador's son. El Cabinet's minister's wife. Może ja macham ręką przed twarzą tak sobie, jakbym chciał akcentować te słowa. Szkoda, że tego nie widzicie. Nie, ja nie będę wszystkiego czytał, bo mi się język zaraz płamie. Hello, Frey, I... Juan! Nie spodziewałaś się nas tutaj. Wyglądasz tak... O, czyli znają się od dziecka. No, urosłem. To się zgadza. Eee...
Okej, przyniesie te krzesła, o które prosił mnich. Juan, could you come by the mansion and help me carry them? Jasne, jasne, maleńka, wpadnę. Boże, jak ona na mnie leci, dopiero mnie zobaczyła. O, wyrywasz mnie, podoba mi się to. Trzymaj się, trzymaj, do zobaczyska. O, mnich też zauważył i docenił szansę. Tak, powinienem iść pomóc córce El Presidente. Mam taką mapkę, mapka wygląda w ten sposób, gra jest 2D, więc cała mapa również bardzo fajnie się w ten sposób przewija. Nie jest może jakaś mega do końca czytelna, ale jak pogracie, jak zobaczycie, jak gram troszkę dłużej, to na pewno się do niej przyzwyczajicie. Koniec końców bardzo mi się podobała. Jeszcze możemy się porozglądać po mieście, bo tutaj trzeba zauważyć i docenić, że wszędzie jest naprawdę masa referencji, nie tylko do kultury gier, ale ogólnie do kultury internetu. No, chociażby to. I może ja wam nie będę zdradzał. Co to jest? W komentarzach proszę dać mi sekundę i kim jest bohater po lewej, kim jest bohater po prawej. Będę zadawał wam takie pytanie, będę was sprawdzał, czy się znacie. To są akurat memy z internetu, to nawet... to każdy chyba zna. Dobra. Memami się jeszcze zajmiemy na pewno później. W każdym razie zwracajcie uwagę na plakaty i na wszystko, co się dzieje w tle, bo tam naprawdę jest masa fajnych, ciekawych rzeczy poukrywana. Znaczy, fajnych, ciekawych, to jest kwestia gustu, ale smaczków jest dużo, tak mogę to powiedzieć. Hey Juan, what's up? Okej, i jak widzicie, to chyba nie wyglądało jak dzieci bawiące się fajerwerkami. Juan to the rescue! Muza jest świetna w tej grze, też ją musicie docenić. No coś tu się złego ewidentnie stało. No okej, i w ten sposób poznajemy głównego złego bohatera w grze. It's no place for you, Juan, run now before this ugly skeleton gets to you too. I jego ekipa, to również są źli bohaterowie, z którymi również przyjdzie nam walczyć w trakcie tej serii. Gran Calaca, tak się nazywa ten główny zły, ja nigdy nie pamiętam jak się nazywa, bo mam jakąś taką trudną tą swoją nazwę. Flame Face nazywa się ten z płonącą twarzą, jeśli byście się sami nie domyślili. Silencio! No dobra, typowe pierdzielenie złego bohatera. Władca złego świata. Przygotujcie się, by umrzeć, ha 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 ha. Dobrze, nasze pierwsze starcie. Wygląda mniej więcej... tak. Przegraliśmy. Och nie. Okej. I to jest bardzo istotny element tej gry i istotny element ogólnie klimatu tej gry, bo... Meksykańcy mają bardzo fajne poglądy na życie pozagrobowe i tak dalej. Nie wiem dokładnie jak to się u nich prezentuje, widziałem to wyłącznie na... właściwie nie wiem na czym, skąd ja wiem jak wyglądają u nich wierzenia dotyczące życia pozagrobowego. W każdym razie, Juan w tym momencie, słuchajcie, jest martwy. Jak widzicie, świat zupełnie się zmienił, wygląda zupełnie inaczej. To dlatego, że gra podzielona jest jak gdyby na dwa wymiary. Wymiar żywych i wymiar martwych. Więcej może wam nie będę mówił, bo być może chcecie odkryć to sami. A tymczasem... dotarliśmy do pomnika Luchadora i pojawia się to stada. Guardian of the Mask. Maska objawiła się akurat mi. No popatrz, ciekawe co to może znaczyć. Pewnie to, że będę głównym bohaterem tej gry. No, słuchajcie, maska, która okazuje się, że jest na tyle ważna, że ma swoją strażniczkę, wybrała mnie i dała mi się przywdziać, chyba mogę tak powiedzieć. I w ten oto sposób Juan zmienia się w El Luchador.
I tak zaczyna się nasza wielka... Luchadore, przepraszam. Nasza wielka, piękna przygoda. I wróciliśmy do świata żywych. Zwróćcie uwagę, znowu jesteśmy w świecie żywych. Dobrze, już możesz wyjść z beczki. Tak, teraz idź ocalić świat. To jest informacja o tym, że może dołączyć do mnie drugi gracz. Gra posiada tryb koopowy. Ja oczywiście go w tej serii nie wykorzystam. Wygląda to na to, że musimy wrócić do kościoła i uratować mnicha, z którym rozmawialiśmy wcześniej. Tak jak widzicie. Leją go gdzieś tam na górze. Kurczę, muszę sobie przypomnieć, czekajcie, jak się robiło uniki. O, już wiem. Prawą gałką. Oczywiście kolesia muszę pobić, robimy fajne komba. Jeśli w odpowiednim momencie kolesia złapiemy, możemy nim rzucić. Rzucanie nie tylko jak gdyby zadaje obrażeniom wszystkim przeciwnikom, na którym go rzucimy, ale i samemu temu przeciwnikowi. Ogólnie gra ma niesamowicie przyjemny system walki, jest rewelacyjny, jest tak wciągający, że tą grę po prostu przyjemnie przechodzi się po raz kolejny i kolejny i kolejny. Mam nadzieję, że będziecie w stanie to zobaczyć w trakcie oglądania tej serii i to docenić. Zdaje się, że gra dostępna jest również na PC. Ja wiem, że większość z was to są gracze PC-towi, więc być może będziecie mieli okazję sobie zagrać. Ale jeśli tak, to polecam pograć na padzie. Autentycznie polecam pograć na padzie. No dobra, przychodzi więcej. W ten właśnie sposób. Masz go tam na górę. Widzicie, w odpowiednim czasie, jeśli robię unik, ten koleś będzie cały czas napieprzał w lewo, bo jest samouczkiem, tak? Jest elementem samouczka. Jeśli w odpowiednim momencie zrobi unik, to na moim luchadorze pojawi się taka niebieska aura oznaczająca, że... bo to było to. Jeszcze raz. Ja już nie mogę więcej. Oznaczało to w każdym razie to, że w odpowiednim momencie wykonałem unik i udało mi się uniknąć ciosu. Dobra, wykończmy go i miejmy to z głowy. Dobra, uwolnijmy. A mnicha, niech sobie zejdzie na dół. Look for clues in Santa Lucia. Jakieś inne miasteczko nieopodal musi być. Godspeed, luchador. The world is in need of your help. W rzeczy samej, drogi mnichu. Wychodźmy stąd w takim razie. Okej, tak wyglądają questy poboczne. Jeśli ktoś ma taki żółty... żółtą ikonkę nad głową, to znaczy, że ma dla nas quest poboczny. The way you defeat bla 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 bla. Perhaps you could bla 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 bla. My home is overrun with chickens. Powiedz mi, jak do tego doszło. O, oczywiście, jak każdy bohater, muszę zacząć od ubijania szczurów i ganiania kurczaków. To jest norma w każdej grze. Jego chata jest gdzieś chyba tu w okolicy, więc możemy od razu tam zajrzeć i tę misję wykonać. To nie to miejsce, ale tutaj chyba też da się zejść. O, widzicie? Udało nam się zejść do piwnicy. I mamy tu beczkę z życiem i skrzynię. Skrzynie są bardzo ważne, bo w nich znajdują się albo duże nagrody pieniężne. Za nagrody pieniężne... tu na dół jeszcze nie możemy wejść. Za nagrody pieniężne, znaczy za pieniądze kupujemy zdolności, ulepszenia, różne fajne rzeczy. Dlatego warto zwracać na nie uwagę. I możemy znaleźć tam również fragmenty, które pozwalają nam regenerować moc naszych umiejętności oraz zwiększać nasz pasek życia, prędkość naszego regenerowania się życia i inne takie rzeczy. Dobra, musimy zrobić rozpierdziel, musimy zagonić wszystkie kurczaki. Wypadł stąd. Do góry. Dobra, musimy kurczaki, słuchajcie, zagonić do góry. Jeszcze tego. Goń się tam. Dobrze, jeszcze musimy przepędzić je w tą stronę. Spieprzać. Okej, kurczaki zagonione. Misja, powiedzmy, że wykonana. Możemy wrócić do gościa na górę, podejrzewam, że nadal będzie tam stał. O, stoi przed wejściem.
Okej. Dał mi pierwszy fragment serca. Serce faktycznie podnosi, właściwie poszerza mój pasek życia. Powiedział, że zgubił tu jeden ze szkieletów, kiedy się tu pojawili i masz, weź se. Dlatego mam i se wezmę. Idziemy na górę. Idziemy na górę, ponieważ tędy prowadzi droga do... skocz. Tędy prowadzi droga do kolejnej lokacji, w której musimy się znaleźć. To chyba jest jakiś taki mini cmentarz lokalny. Oni naprawdę fajnie tam przeżywają śmierć. Znaczy, jak tylko fajnie da się przeżywać śmierć. Jeszcze lepiej niż cyganie. Dobra, myślę, że dojdziemy jeszcze do tej kolejnej... O! Nie zauważyłem cię, sorry. No ta walka z nimi na początku będzie dla mnie łatwa, bo tak jak mówię, już jestem w miarę przyzwyczajony do walki w tej grze. Powiedzmy, że nie sprawia mi to problemu. Znaczy, no nie jest łatwe, ja teraz prawda się nie chwalę, czy coś w tym stylu. Tylko autentycznie to jest łatwe. Dobra. Do góry. I na dół. Okej, tu pojawia się teoretycznie istotna postać w tej grze. Okej, nie pozwala mi przejść dalej. Pyta się, czy chcę wiedzieć, kim jest. Ja zwykle dawałem, że nie, bo jestem dupkiem, ale z uwagi na was powiem, że tak, chcę się dowiedzieć. Jaguar Javier. I czy to przypadkiem nie jest postać, o której mówił zły bohater podczas porwania? Nie pamiętam, prawdę mówiąc. Kiedyś był człowiekiem, tak jak ja. No. Aha, ale uciekł do lasu i stał się tym, czym jest teraz. Cokolwiek. Jest to mało porywająca historia, jeśli miałbym być szczery. Okej, okay, zrobiłem krok do przodu, właściwie to luchador zrobił go sam, nic nie musiałem wykonywać. I to jaguarka rozpiekliło. I zrzucił nas w otchłań. Dobrze. Wejdźmy sobie do sklepu, zobaczcie sobie, jak wygląda sklep z umiejętnościami. Ja w tym momencie mam bardzo mało kasy, ale prawie na pierwszy chunk życia. Pierwszy fragment życia. Oczywiście po wypełnieniu tego wzoru, który się tam wcześniej pokazał, dostajemy to ten upgrade do naszej postaci. Tych upgrade'ów jest tam kilka, można zdobyć w trakcie gry. Ale mamy tutaj też takie rzeczy jak nowe ciosy. Suplex, Das Boot i Pile Driver. I Stun Boost. Takie rzeczy. Ale w tym wszystkim się zajmiemy najprawdopodobniej dopiero, kiedy będę miał już sporo kasy i kiedy odblokuję dużo skrzynek. Ogólnie przejście przez taki ołtarzyk jest checkpointem w grze. W tym momencie gra się save'uje, o czym świadczy ta ikonka w prawym dolnym rogu. Może nie powinienem robić tego zbyt często. Dobrze, słuchajcie, zatrzymałem się, bo myślę, że to jest dobry moment, w którym możemy przerwać dzisiejszy odcinek. I widzimy się już w kolejnym. Będę poszukiwał mocy przede wszystkim. Tak jak mówiłem, gra polega na rozwijaniu mocy naszego luchadora, żeby ten mógł dostawać się do coraz trudniej dostępnych miejsc. No, głupio to powiedziałem, ale mniej więcej tak to wygląda. Także na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. To będzie naprawdę luźna seria i myślę, że to będzie krótka seria. Potrzebowałem czegoś takiego i myślę, że część z was również na tym dobrze wyjdzie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!